siłę elektryczną działającą między dwoma elektronami przedstawia prawo Coulomba. Siłę grawitacji działającą między tymi elektronami przedstawia prawo powszechnej grawitacji Newtona. Podzielmy te równania stronami. Zwróć uwagę, że z prawej strony uproszczą się r kwadrat. Otrzymujemy potężną liczbę. Tyle razy siły elektryczne są większe od sił grawitacji działających między dwoma elektronami.